Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Vlog Mama. Dzisiaj przychodzę z taką pogadanką, myślę, że bardzo na czasie. Wczoraj miała miejsce taka sytuacja. Pojechałam wczoraj z moimi dzieciakami, z Bartkiem i z Mikołajem na plac zabaw, na którym to wpadłam nagle na taką właśnie myśl, żeby nagrać na ten temat film, ponieważ zauważyłam coś, co kiedyś wydawałoby się być zupełnie odmienne, a mianowicie zauważyłam, że większość dzieci, które na tym placu właśnie zabaw się bawiły, były ze swoimi rodzicami. Były to młode osoby, były to mamusie, byli to tatusiowie. Nie zauważyłam, słuchajcie, wśród tych ludzi ani jednej babci, ani jednego dziadka. Co to, słuchajcie, znaczy? Znaczy to tylko tyle, że dzisiejsze czasy, dzisiejsi dziadkowie i babcie zostali po prostu do tego zmuszeni, żeby pracować, żeby zostawić swoje dzieci razem ze swoimi wnukami, po prostu, żeby sobie radzili młodzi ludzie sami. No niestety dzisiaj takie czasy, że właśnie nasi rodzice, moi rodzice, rodzice Magdy pracują i my jako rodzice jesteśmy po prostu skazani sami na siebie, nie możemy raczej liczyć na jakąś taką większą pomoc w zaopiekowaniu się naszymi dziećmi. Ja pamiętam takie czasy, pewnie też wiele z was takie czasy pamięta, gdzie na jakiekolwiek wakacje, czy ferie zimowe, czy jakieś weekendy, ja zawsze jeździłam do moich dziadków. Pamiętam doskonale te czasy, kiedy właśnie jeździłam nad morze, na tydzień, na dwa z moimi dziadkami, kiedy spędzałam u babci mnóstwo czasu, ponieważ to rodzice wtedy właśnie byli od zarabiania pieniążków, od pracowania. Wiadomo, że gdzieś tam się zawsze wymienialiśmy, ale właśnie jakoś tak moje myśli zawsze były skupione na tym, teraz tak właśnie o tym myślę, że bardzo dużo czasu właśnie spędzałam z moimi dziadkami, bardzo zresztą lubiłam z nimi spędzać ten czas i też do dzisiaj tak jest. Natomiast moje dzieci, nie wiedzieć w sumie dlaczego, nie za bardzo chętnie u tej babci zostają. Babcia też no niestety jest, stety właściwie jest babcią pracującą, ale żeby była jakaś tutaj mowa o jakimś, nie wiem, wyjeździe gdzieś na tydzień, dwa z dziadkami, no to już tutaj raczej nie za bardzo, bo są urlopy, dziadkowie też mają jakieś tam swoje obowiązki, także te czasy po prostu się dla mnie zmieniły naprawdę bardzo drastycznie. Ja nie mówię, że chciałabym jakoś bardzo przesadnie dziadkom te nasze dzieci podrzucać czy coś. Nie, absolutnie nie. Chodzi po prostu o to, żeby dziadkowie wychodzili z taką inicjatywą, że wiecie, na przykład, nie wiem, kurczę, wezmę, słuchaj, twoje dzieci, pojedziemy sobie gdzieś z nimi na jakąś wycieczkę, albo na przykład na weekend zabieram twoje dzieci. Gdzieś tam sobie pojedziemy, ty sobie za ten czas odpocznij, posprzątaj, zrób coś dla siebie, wyjdź gdzieś z mężem. Dzisiaj, słuchajcie, ja takich czasów, no niestety, ale nie doświadczam. Moja mama razem z moim tatą mają swoje życie, swoje obowiązki. Jasne, że się spotykamy, że czasami tak jest, że gdzieś tam razem wychodzimy na jakieś spacery, ale właśnie Bartek już jakby jest na tyle przywiązany i przyzwyczajony do tej sytuacji, że zostaje... Bartek, czyli ten starszy, że właśnie zostaje z nami, że wszędzie jeździ z nami, że weekendy z nami, że na wakacje z nami, że on chyba nawet nie został, bo już powiem Wam szczerze, z babcią albo z dziadkiem na dłużej niż jeden dzień. Wiadomo, że są takie sytuacje, gdzie na przykład faktycznie musimy, nie wiem, coś załatwić u lekarza, gdzieś musimy po prostu wyjść i on u tej babci dobrze by było, żeby poczekał. W takich momentach te babcie gdzieś tam, jasne, okej, są w porządku i nam pomagają. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o takie dłuższe nasze wypady albo jakieś wakacje, no to niestety. Tak samo właśnie z placami zabaw. Nie wiem, czy te babcie dzisiaj się, słuchajcie, wstydzą tego, że są jakoś, jakieś, nie wiem, jakieś inne, że są starsze. Pamiętam, jak dzisiaj moja mama dowiedziała się, że ja jestem w pierwszej ciąży z Bartkiem, to po prostu doznała takiego szoku, że o matko, jestem jeszcze za młoda na bycie babcią i tak jakby trudno było jej się oswoić z tą myślą, ale jest to też chyba związane z tym, że jakby czasy na tyle idą do przodu, że po prostu te babcie czują się teraz ciągle młode i bardzo dobrze, że tak jest, że wiecie, że to nie są takie babcie, że nie wiem, że się czują, o coś tam ją w plecach strzyknie, że ciągle chodzą po lekarzach, ale znowu z drugiej strony
Fajnie by było, żeby właśnie na takich placach zabaw zobaczyć te babcie, które się bawią w takie zupełnie inne w ogóle zabawy i zupełnie inaczej rozmawiają z tymi dzieciakami niż jednak rodzice, bo rodzice są tacy bardziej właśnie stanowczy, pilnują tych dzieci, zupełnie inaczej do nich się zwracają, a babcie, jak to babcie? No babcie, u babci wolno wszystko, babcie pozwalają zawsze na więcej. To jest taka stara zasada, którą ja też sobie dobrze przypominam, że właśnie kiedy ja jechałam z babcią gdzieś na jakieś wakacje, jakieś wczasy, jakieś wycieczki, to zawsze ja mogłam po prostu wszystko. Babcia mogła mi wybłagać totalnie na wszystko, babcia mogła mi coś tam kupić, co mi się spodobało, babcia pozwoliła mi gdzieś pójść. Po prostu mogłam wszystko. Jasne, że to jest jakby do granic pewnych możliwości, natomiast no dzisiaj babcie są też takie trochę bardziej wystraszone. Chyba też właśnie ze względu na to, że po prostu mniej mają czasu dla swoich wnucząt, prawnucząt. I właśnie dlatego są takie właśnie bardziej, tak przynajmniej mi się wydaje, że są takie właśnie bardziej wystraszone. To tyle takiej mojej krótkiej pogadanki, takiego mojego spostrzeżenia, o którym Wam koniecznie chciałam właśnie dzisiaj wspomnieć, ale chciałam Was też zachęcić troszeczkę do jakiejś konwersacji, a mianowicie napiszcie proszę pod tym filmem w komentarzach, jak Wy oceniacie dzisiejsze babcie, czy Wam babcie bardzo pomagają, czy dajecie czasami dzieci właśnie na jakieś wakacje, czy dziadkowie gdzieś wyjeżdżają, ale tutaj też napiszcie, w jakim wieku są Wasze dzieci, no bo wiadomo, że na przykład takiego maluszka rocznego raczej nie dacie dziadkom na miesiąc czasu na jakieś wakacje, żeby sobie wyjechali, bo to raczej jest nierealne. Po pierwsze dziecko by się zapłakało, po drugie dziadkowie mogliby sobie też nie poradzić. Różni są dzisiejsi dziadkowie. Moja mama, powiem Wam szczerze, tak średnio potrafiłaby sobie poradzić z takim maluchem typu Mikołaj. Ale z Bartkiem już jest wiadomo troszeczkę lepiej, bo Bartek już 4-letnie dziecko, to on już taki, wiecie, bardziej samodzielny. Także dajcie właśnie znać, jak u Was to wygląda. To tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że takie krótkie pogadanki Wam się spodobają. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie naciśnij ten czerwony przycisk na dole. I oczywiście zapraszamy Was na nasz profil na Instagramie oraz na Facebooku i również na naszego bloga blogmamablogspot.com. Do następnego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!